Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, przeżywamy odpust parafialny ku czci Bożej Opatrzności. Tak chcieliśmy tę radość naszą odpustową właśnie z Kościoła przenieść trochę na zewnątrz, do naszych domów, do naszych rodzin, do naszej wspólnoty parafialnej. I właśnie tak troszkę nieśmiało zaczynamy dzisiaj taki mini festyn. Mam nadzieję, że to się rozwinie w następnych latach i będziemy się właśnie cieszyć. Fest z niemieckiego to jest święto, świętowanie. Właśnie świętowanie odpustu parafialnego, radość całej wspólnoty. Witam Was bardzo serdecznie na tym naszym spotkaniu dzisiaj, które będzie miało taki potrójny, można powiedzieć, trzy takie części. Pierwsza to taka modlitewna. Za chwilę tutaj będzie wystawiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie. Wyjdzie, tak jak śpiewamy w tych dniach, zagrody nasze widzieć przychodzi. Oddamy siebie, nasze rodziny, całą naszą wspólnotę jeszcze raz Bożej Opatrzności, dziękując za Jego opiekę Boga w Trójcy Jedynego na nieustannie w naszym życiu. A następnie w drugiej części tutaj klerycy z zespołu Genezaret, Seminarium Duchownego w Tarnowie poprowadzą taki koncert ewangelizacyjny o Bożej Opatrzności i dadzą także świadectwo właśnie tej Bożej Opatrzności w życiu niejednego z nich, niejednego człowieka. W tym czasie Widzimy tu już zapachy dochodzą. Będzie można i także później po tym koncercie częstować się. Jest stół wystawiony. Wszystko jest za darmo. Wszyscy mogą w każdej chwili podejść, poczęstować się, czym chata bogata. I spotkać się ze sobą, porozmawiać. Bo jak my powiedziałem, spotykamy się na mszy świętej, spotykamy się może w pracy, ale chcemy się jako wspólnota, rodzina, parafia spotkać także, nie tylko w kościele, a właśnie na takim festynie, by świętować, by się sobą cieszyć. Moi drodzy, jest faktem, że ludzie coraz mniej ze sobą rozmawiają. Dawniej, nie jestem taki jeszcze stary, ale też już nie młody, ale no, więcej widziało się ludzi odwiedzających, czy to nie tylko najbliższą rodzinę, ale sąsiadów, a teraz każdy zamknięty murem, odgrodzony płotem i tak dalej, i tak dalej. Dlatego festyn, parafia to jest wspólnota uczniów w Chrystusie. Łączy nas chrzest, łączy nas wspólne zamieszkanie, łączy nas wspólna droga do nieba. Dlatego chciałbym, żebyśmy się mogli też spotkać, porozmawiać, pocieszyć ze sobą, porozmawiać tak człowiek z człowiekiem i właśnie poczęstować tym, jak powiedziałem, co chata bogata. Więc dlatego zapraszam bardzo serdecznie do tego naszego świętowania. Witam serdecznie wszystkich alumnów tutaj z tego zespołu właśnie seminaryjnego Genezaret, którzy będą nam temu świętowaniu przewodniczyć. Dziękuję im za to, że przyjęli nasze zaproszenie, chcą się z nami tak samo radować. Więcej będziemy później rozmawiać, podawać informacji. Miejmy nadzieję, że Pan Bóg swojej opatrzności nam pogodę tutaj ducha da, przede wszystkim najlepszą, a później ducha przeniesiemy także na to nasze świętowanie. Zapraszam.